Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, na początek wielkie, wielkie dzięki za wydźwięk, za reakcje, za komentarze pod ostatnimi dwoma odcinkami raportu, w którym to był wywiad z Marią z Donbasu. No, moi drodzy, serce rośnie, mamy jeszcze świadomych ludzi w naszym narodzie, tak jak i Mania, tak jak i komentujący, czyli wy, czyli subskrybenci. No super, super robota. Oczywiście to nie jest nasze ostatnie słowo. My będziemy tematy kontynuować. Maria będzie zapraszana, będzie pewne rzeczy opowiadać z perspektywy osób mieszkających na Ukrainie, mających kontakt bezpośrednio ze zwykłymi ludźmi. Nie będziemy się tu opierać w pewnym stopniu na tych głupkowatych informacjach z mainstreamu, gdzie mainstream tak naprawdę zakłamuje rzeczywistość i niejednokrotnie przeczy sam sobie. Jeszcze raz wielkie dzięki. I bez zbędnego mojego ględzenia zaczynamy dzisiejszy odcinek. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest niewątpliwie to, co tak naprawdę zatrząsnęło mną w środku i nie tylko mną. Zobaczcie materiał. Jako minister spraw zagranicznych dysponuję informacjami, że za próbami dywersji, tak w Polsce, jak i w krajach sojuszniczych, stoi Federacja Rosyjska. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatów Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Żądamy zaprzestania prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce i jej sojusznikom. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań. Dziękuję bardzo. Tak, moi drodzy, no z tego, co on powiedział, to on posiada informacje, tyle że tych informacji jakoś nikt nie ujawnia. Druga sprawa to jest tak naprawdę wpychanie nas do wojny, bo to zdanie podsumowujące, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych zdecydowanych działań. Co to ma znaczyć? Że będą ostrzeliwać terytorium Federacji Rosyjskiej? Szanowni Państwo, tak się nie robi. Ja widzę, że w społeczeństwie rośnie świadomość i każdy ma tak naprawdę gdzieś tą całą awanturę ukraińską i ludzie już doszli do tego momentu, że widzą, że to jest jeden wielki wał, a obecna ekipa robi wszystko, żeby nas do tej wojny wcisnąć, bo tak chcą Amerykanie. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ale to, że Sikorski działa na zlecenie amerykańskich popleczników, wszyscy wiemy. Ja chciałem wam tutaj coś pokazać jeszcze ciekawszego. Otóż to jest z portalu Nikkei Asia. Państwa G7 nie planują odmrożenia rosyjskich aktywów nawet po zakończeniu specjalnej operacji wojskowej. Jak wynika z publikacji, wiele źródeł z krajów G7, w tym wysocy rangą urzędnicy Unii Europejskiej, informują o utrzymującym się stanie zamrożenia rosyjskich aktywów. W oświadczeniu G7 czytamy: potwierdzamy, że rosyjskie suwerenne aktywa na naszych jurysdykcjach pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie zaprzestanie swoich agresywnych działań i nie naprawi szkód wyrządzonych Ukrainie. Jak wynika z publikacji, projekt dokumentu zawiera także obietnicę udzielenia Kijowowi pożyczki w wysokości 50 miliardów dolarów, które zostanie spłacone z dochodów zamrożonych aktywów Rosji. Oświadczenie to zostanie opublikowane w tym miesiącu. Moi drodzy, ja to widzę tak. Koniecznie na wszelkie możliwe sposoby chcą wciągnąć Europę, chcą sprowokować Rosję, tylko że Rosja się nie daje. A dlaczego, to ja wam za chwilę pokażę. Rosja się nie daje, nie, bo dla nich te 50 miliardów dolarów to jest tak naprawdę mały pstryk. Zobaczcie tutaj na tym zdjęciu. No tutaj same osoby, które tak naprawdę są odpowiedzialne za no już nie powiem co, w Europie. No cóż, tak naprawdę to jest zdjęcie do aktu oskarżenia w moim odczuciu.
I na tym skończę, bo po prostu nie chcę się uruchamiać, a liczę, że wy po prostu w komentarzu wyrazicie swoje zdanie. Moi drodzy, tak naprawdę jedynym głosem rozsądku, który w tej chwili przebija się przez tą głupotę w Europie, jest głos węgierski. W tej chwili na waszych ekranach to jest Peter Szijjártó, to jest minister spraw zagranicznych, to jest jego wypowiedź, która naprawdę tak do końca nie przebija się w mainstreamie, bo nie jest po linii partyjnej. To jest materiał 1,5 minuty. Ja nie będę go tutaj odpalał, bo mówi chłop po węgiersku. Oczywiście są napisy angielskie, nie wszyscy to rozumieją, ale ja to krótko wam spuentuję. Otóż minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó wzywa Europejczyków do skupienia się na zaprowadzeniu pokoju na Ukrainie. Według niego Europa stoi w obliczu nowej zimnej wojny gospodarczej i minister zauważa, że świat znów może zostać podzielony na bloki. Pełny cytat. My Węgrzy nie chcemy, żeby to się wydarzyło. Jesteśmy zainteresowani następną erą globalnej polityki skupiającej się na powiązaniach, a nie na nowej zimnej wojnie. No cóż, moi drodzy, tak jak powiedziałem, jedyny głos rozsądku na obecną chwilę w Europie. Szkoda, że jest wyciszany. Tak jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Ale tutaj, moi drodzy, Peter Szijjártó na Węgrzech mówi o pokoju, a w tej chwili na waszych ekranach jest to materiał z hiszpańskiego El País. El País przekonuje czytelników o tym, że Putin nie usiądzie do stołu negocjacyjnego, podczas gdy armia rosyjska będzie kontynuować natarcia na froncie. Według publikacji Ukraina musi dostać jeszcze więcej broni, bo w przeciwnym razie nie będzie mogła rozmawiać z Rosją z pozycji siły i nie będzie mogła nawet uczestniczyć w rozmowach pokojowych. Wytłumaczcie mi ten fikołek myślowy, bo jak to jest, chcąc rozmawiać o pokoju, trzeba wychodzić z coraz większą bronią na front? Nie przekonuje mnie to, bo tutaj wmawiają wszystkim dookoła, że Ukraina musi zwyciężyć. Nikt tej wojny nie zwycięży, bo wszyscy są przegranymi i paradoksalnie największymi wygranymi jest Rosja. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Moi drodzy, dlaczego Rosja korzysta? Ja już wam pokażę. Zresztą materiał, ta strona będzie podlinkowana, żeby każdy mógł się zapoznać. Otóż w obecnej chwili odbywają się spotkania głów państw tak zwanej grupy BRICS. I co ciekawe, moi drodzy, ja wam tutaj pokażę, są dokumenty. Ja oczywiście nie będę wam tego wszystkiego czytał, bo tego jest tak naprawdę multum. Każdy będzie mógł sobie to przejrzeć, przeczytać. To taka już pokazuję dla tych, co jeszcze nie wiedzą. Gdyby chcieli sobie zobaczyć, to dołączyła i Brazylia, Chiny, Egipt, Etiopia, oczywiście Rosja, Iran, Indie, Południowa Afryka, Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tu są wszystkie tak naprawdę wymienione główne osoby. Kto nie wie, jak sobie ogarnąć, to tutaj pokazuję. Tłumaczymy sobie na polski i będzie sobie to wszystko można na polski przetłumaczyć. Natomiast, moi drodzy, tutaj jest taka sytuacja, że większość tych krajów po prostu ma dosyć tej głupotki. Tu taka jest jeszcze ciekawostka. Turcja partycypuje o przyłączenie do BRICS-u i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, szczyt BRICS-u w Kazaniu będzie prawdopodobnie największym wydarzeniem w dziedzinie polityki zagranicznej w historii Rosji. I moi drodzy, według Jurija Uszakowa, doradca prezydenta Putina, to będzie wydarzenie o nieskończenie dużej skali, przynajmniej od dawna. I w Rosji nie odbywały się tego typu wydarzenia. Zacytuję tutaj Uszakowa. Spodziewamy się na szczycie BRICS 20 tysięcy gości wysokiej rangi. Nigdy wcześniej nie udało nam się uzyskać takiej liczby naraz w ciągu 3 dni. Myślę, że w najbliższym czasie nie będziemy w naszym kraju prowadzić większych wydarzeń. Również to potwierdził burmistrz Kazania Islur Metszyn. No, moi drodzy, powiem tak. 20 tysięcy osób związanych
z tak gospodarczo i politycznie powiązanymi gałęziami, no to jest, powiem szczerze, sukces. Ale to jeszcze nie jest wszystko o BRICS-ie. Ja wam zaraz coś pokażę i niektórych to po prostu zaszokuje. Moi drodzy, na waszych ekranach w tej chwili to jest Aleksander Vučić. W czym rzecz? Otóż popularność BRICS w Serbii wynosi 52%. I w niedalekiej przyszłości możliwe będzie referendum, tak ogłosił Aleksander Vučić. Serbski przywódca powiedział, że jego kraj już dawno zdecydował się na tak zwaną europejską ścieżkę, ale proces przystąpienia do Unii Europejskiej trwa już zbyt długo, więc według niego Serbowie mają dość rozmów o integralności terytorialnej, o braku poszanowania integralności Serbii, o równouprawnieniu itd., itd. Cytuję. Jeśli chodzi o Kosowo i Metohiję, ludzie nie mogą już tolerować takiej dawki hipokryzji i nieprawdy. I wcale ich nie winię, to powiedział Vučić. Serbski prezydent podkreślił, że dyskusja o przystąpieniu do BRICS to nie będzie się podobała w Unii Europejskiej, ale jego to nie interesuje, bo on jest zainteresowany tym, żeby Serbia stanęła na nogi i rozwijała się gospodarczo. Za półtora roku do dwóch lat nie będzie już jego kraju, jeżeli nie będzie współpracował z BRICS-em, a skieruje swoje oczy na Unię Europejską. To powiedział Aleksander Vučić i powiem szczerze, chłopu się wcale nie dziwię, bo widzimy, co się dzieje w naszym kraju. Szkoda, że tak mało jest głosów rozsądku w Europie. No cóż, trzeba brać przykład z Serbii. Może jednak trzeba mówić głośno, tak jak Serbowie mówią, że chcą dołączyć do BRICS-u, to może my powinniśmy zacząć mówić o tym, żeby ograniczyć wpływy Unii Europejskiej w Polsce. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Szanowni, ale wróćmy na tereny polskie. Otóż ja wam coś chciałem pokazać i śmieszno i straszno. Dlaczego? Pamiętacie, jak większość tych celebrytów mówiła, że Ukrainie trzeba pomagać, że trzeba ich wspierać. Tylko większość tych celebrytów zamieszkała w Wilanowie, tak naprawdę w dzielnicy Warszawy w obecnej chwili. A chciałem wam teraz coś pokazać. Zacytuję. Mieszkańcy warszawskiego Wilanowa są oburzeni, że osiedlający się na ich dzielnicy ludzie z Ukrainy są od nich bogatsi i okazują im lekceważenie. Nie chcę im mówić dzień dobry, palą na placu zabaw, wolą rozmawiać po rosyjsku i angielsku niż po polsku. Lokalna pseudoelitka poznała wschodnią elitkę. No powiem szczerze, nie chcę mówić, a nie mówiłem. A tylko tak chciałem zapytać, a iluż to tych uchodźców ta elita z Wilanowa przyjęła do siebie? No właśnie. A nam pewne rzeczy narzucają i próbują wymuszać na zwykłych ludziach pewne zachowania. Powiem szczerze, nawet mi ich nie żal, bo chcącemu nie dzieje się krzywda. Szanowni, następnym problemem, który nas niebawem może dotknąć, bo już dotyka powoli, jest to osiedlanie na naszych terenach gości w żałobnym kolorze. I ja wam pokażę, co się wydarzyło w Irlandii. Otóż jedna z rodzin w Irlandii przyjęła tak zwanych gości w żałobnym kolorze z Afryki subsaharyjskiej, ale robili oni oczywiście żwir i dziadostwo, więc rodzina z Irlandii postanowiła, że się z nimi pożegna. Zobaczcie, co się zaczęło dziać. Niszczenie mienia, awantury, próby ataku na ludzi. Chcecie tego w Polsce? Oczywiście, że nie. Tyle, że uśmiechnięta koalicja twierdzi, że wszystkie rasy są równe, wszyscy ludzie są równi i wszystkich trzeba jednakowo traktować. Ja tak nie uważam. Taka jest moja subiektywna opinia. I tak jak powiedziałem, że nie wszystkich jednakowo trzeba traktować,
No to ja wam jeszcze coś pokażę. To jest z Indii. Hinduska policja pacyfikuje studentkę medycyny, która zadawała się z tak zwanym niehindusem. Tak, moi drodzy, tak wygląda kultura w tamtych regionach. Tylko dlatego, że ktoś ma inne spojrzenie na świat. Ale nam tu wmawiają, że wszyscy są równi, wszystkie rasy są piękne i trzeba jednakowo ich traktować. Nie, moi drodzy, nie trzeba wszystkich jednakowo traktować, dlatego że próbują narzucić te mniejszości naszej większości swoje prawa, swoje regulacje i tak jak już to się dzieje w Niemczech, próbują wprowadzać kalifaty, jakieś prawa szariatu i tak dalej. Chcemy tego w Polsce? Oczywiście, że nie chcemy. Więc musimy o tym głośno mówić i nie bać się, bo jeżeli nie będziemy mówić o tym głośno, to oni będą robić, co chcą. Oni, czyli politycy, bo jeżeli nie ma sprzeciwu, to znaczy, że jest przyzwolenie. Taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ale żeby nie było tak smutno, no to oczywiście suchar na zakończenie programu. Rozmawia dwóch kolegów przez telefon. Siema stary, co tam u ciebie? Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje Audi. Stało jej się coś? No jeszcze nie. Od dwóch dni siedzi zamknięta w łazience. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście, komu się podobało, proszę o tradycyjnego lajka, pamiętajcie o subie i oczywiście puknijcie tam w dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia, chociaż wiem, że YouTube kombinuje na wszelkie możliwe sposoby. Wczoraj Arctic Knight robił live'a, a powiadomienie o jego live'ie przyszło do mnie godzinę po tym, jak live się skończył. No cóż, takie mamy czasy. Nie przejmujemy się, dlatego sprawdzajcie kanał, zaglądajcie, a na pewno się nie zawiedziecie, bo staram się codziennie wrzucać coś nowego. Dzisiaj wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się, hej!